Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bierzemy się za rozpakowanie najbardziej zaawansowanej klawiatury mechanicznej w ofercie RAPU, czyli RAPU V800. Klawiaturka na przełącznikach K-Blue z podświetleniem i naprawdę już zaawansowana. Też nie najtańsza, cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Tak więc przed nami najbardziej zaawansowany model klawiatury gamingowej, klawiatury mechanicznej od firmy RAPU, czyli RAPU V800. Powiem Wam, że nie mogę się doczekać, aż ją wyjmę. Na obrazku wygląda oczywiście bardzo fajnie. Mamy też podświetlenie, mechaniczne przełączniki. W poprzednich modelach były to przełączniki firmy Kale Yellow. Mamy wewnętrzną pamięć, mamy anti-ghosting, sprawdzimy sobie w testach. I trzy tryby podświetlenia, czy konfigurowalne w jakiś sposób, jeszcze nie wiem. Dowiemy się z testów bardziej tego. Po drugiej stronie kompatybilność z systemami, zawartość opakowania, a z tyłu mamy troszeczkę więcej. Faktycznie są tu przełączniki typu Yellow. Żywotność to 60 milionów kliknięć, aktywacja po przebyciu już 2 mm przez klawisz, czyli tak jak w 4 mixach, i siła nacisku 50G. Oczywiście klawiaturą zawiaduje chip Vipro, jak we wszystkich urządzeniach tej serii. No dobra, podstawy już przyswojone, pora sobie rozpakować ją i zobaczyć. Ok, widzimy wewnętrzny kartonik, widać już przewód w oplocie tutaj, ale po kolei. Dobra, od tej strony się otwiera. Tak więc widzimy zasobniczek i tutaj płyta ze sterownikami Vipro oraz instrukcja do RAPU V800. Jak widzimy, chociażby mamy 5 gamingowych dodatkowych przycisków i też kilka dodatkowych tutaj. Za chwilkę to sobie już sprawdzimy. Jest też panel oprogramowania, więc powinno być ciekawie. A tymczasem już samą klawiaturkę wyjmuję. No i dobrze, klawiatura przed nami wygląda naprawdę nieźle. Mamy tutaj przewód w oplocie. Przewód jest dość miękki. Mamy podłacany wtyk USB. Oplot wygląda na naprawdę solidny. Mamy też pasek do związania nadmiaru tego przewodu. Rozglądamy się, czy mamy tutaj jakieś chociażby huby USB. Nic takiego nie ma. Klawiaturka dość ciężka. Mamy elementy antypoślizgowe. Mamy też podwyższenia i w końcu doczekałem się gumowanych podwyższeń u RAPU. Bardzo fajnie. Klawiatura generalnie wygląda na bardzo solidną, dobrze spasowaną i wytrzymałą. Jak będzie, testy pokażą. Natomiast co do kolorystyki, co do designu, widzimy, że klawisze są czarne. Cała obudowa jest w kolorze takim stalowym. Mamy logo Vipro, mamy logo RAPU. Podstawki ponadgarstki raczej tutaj nie mamy. Jest to po prostu element dekoracyjny. Nie wiem, czy tutaj, no właśnie, dłonie w ogóle się na tym nie opierają. Więc traktujmy to jako element designu. To jest ogólnie dość ciekawy, jak widzicie. Co do samych klawiszy, no, działają dokładnie tak samo jak Kale Yellow w pozostałych modelach tego producenta, czyli siła docisku jest taka dość duża i też czujemy, że ten klawisz mocno odbija, po prostu ma chęć powrotu do pozycji wyjściowej. Oczywiście dla gracza taka klawiatura jak najbardziej fajna. Mamy tutaj po boku 5 gamingowych klawiszy, które się mogą przydać oczywiście. Tutaj mamy, już widzę, kontrola podświetlenia, wyłączenie dźwięku, blokada Windowsa i przełącznik trybów, jak dobrze pamiętam, z poprzednich modeli tego producenta. No i cóż, widzimy, że wszystkie cyfry, litery są przezroczyste, więc wszystkie będą podświetlone. A jak to będzie wyglądało, to już zobaczycie sobie w obszernej recenzji, gdzie sprawdzimy po kolei wszystko, łącznie z anti-ghostingiem, i poznacie moją opinię na temat tej najbardziej zaawansowanej, jednocześnie najdroższej klawiatury w ofercie firmy RAPU. Pamiętajcie, że ceny tej klawiatury i innych modeli sprawdzicie w opisie filmu. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!